Sławomir Mrożek mówił, że Polacy to jest murzyni, tylko że biali. Otóż to jest się murzyni na plantacjach w Ameryce. Przecież oni mieli znacznie lepiej niż u siebie w Afryce. Żaden lew ich nie zdrał, żaden hipopotam im nie rozeptał chałupy. Pan im dawał budulec na chatę. Pan im dawał wyżywienie. Pan nawet im żony kupował na targu niewolników. Oni musieli tylko dwa razy do roku zbierać bawełnek i resztę podlewać tej czaszki, żeby to ładnie różno rosło. To było bardzo wygodne. Wszyscy Jankesi ich wyzwolili, to nie wiedzieli co robić. To jest złoto umie. Otóż bardzo wiele ludzi w Polsce myśli tak samo jak się murzyni. Co będzie, jak nie będzie tego państwa opiekuńczego? Jak ono się na mnie nie zajmie, to na pewno umrzemy. A ja was zapewniam, 100 lat temu nie było państwa opiekuńczego. Benzyna była na znacznie niższym poziomie. Ludzie jakoś masowo nie umierali. Przyrost naturalny był znacznie wyższy. I rozwijaliśmy się znacznie szybciej. Bo my nie potrzebujemy opiekunów. Potrzebujemy wolności. Opiekuni tam nie są potrzebne. Dlatego na spotkanie ze mną przychodzą głównie młodzi mężczyźni. To są ludzie, którzy wytwarzają 90% dochodu narodowego w Polsce. No może młodzi, może nie, ale kilkadziesiąt w każdym razie. No i wcale sobie nie życzą, żeby uczyły pan lepiej. Bo ludzie tak naprawdę dzielą się na ludzi pracowitych i lepiej. Ludzie pracowici pracują i nie chcą, żeby ich robowano, ale nie. Chcą dostawać dotacje, zasiłki i oni głosują. Leniów jest więcej. A bo jak robią demokrację, to lenie większością głosów uchwalają, żeby pracowitym odebrać im pieniądze, podać im podatku dochodowego i dać lenie. Bo ich jest więcej. Teraz pytanie, czy my się na to mamy godzić? Żeby ludziom pracowitym odbierać im pieniądze? Otóż nie. Bo jeśli się na to zgodzimy, to ludzie wyjeżdżają. Ludzie wyjeżdżają z Polski. W tej chwili, według statystyk, 2 miliony ludzi mówi, albo Korwin wygra, albo ja wyjeżdżam z Polski. Bo w tym ustroju nie mam żadnych szans, nie mam żadnej nadziei. Jak to jest możliwe, żeby było takie bezrobocie, prawda? Jak to jest możliwe? W krajach okupowanych przez Unię Europejską, no a mnie zależy to do wyjątków, proszę zauważyć, leni wyjeżdżają na ogół do Niemiec, bo tam dają zasiłki. A pracownicy wyjeżdżają do Anglii, po to, żeby pracować. Tak mniej więcej oczywiście. Wyjątek. Tak więc jest. No, i ci ludzie pracowici, no, mają zaręby. Gdzie płacić tych gigantycznych podatków? Wyjeżdżają do Ameryki, wyjeżdżają do Chin, wszędzie byle nie tutaj.